Dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym odcinku serii Co nowego w testach, a w testach dzisiaj mamy niszczyciela Z42. Dwa słowa na temat tego niszczyciela. Ten niszczyciel to jest rok powstania 1945, wariant projektu niszczyciela typu 1936B. W przeciwieństwie do innych okrętów tej serii uzbrojony jest w działa uniwersalne kalibra 105 mm na podwójnych stanowiskach, oczywiście to co wam tutaj pokazuję, artyleria główna na dziobie oraz na rufie i pokazuję wam już sygnał tego okrętu. Oto jest sygnał tego okrętu, tak jak widzicie okręt będzie okrętem premiowanym, posiada swój stały kamuflaż i to już go zdradziło, że będzie okrętem premiowanym. Moi kochani, zachęcam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do pozostawienia łapeczki do góry. A dlaczego? Dlatego, że z mojego kanału dowiecie się, jakie okręty będą u was za niedługo w portach, które są w tej chwili w testach. No i co najważniejsze, robię powtórki waszych bitw. Nie przeciągam już dłużej, zachęcam was do pozostania i do poglądania materiału zapowiedzi tego okrętu. No i moi drodzy, to jest właśnie okręt Z42, okręt premiowany. Wszystkie dane, tak jak już wcześniej wam powiedziałem na wstępie, to dane są bez zamontowania flag, bez kamuflaży, bez udogodnień oraz bez kapitana. Tak, na goło i wesoło. Okręt posiada, słuchajcie, tutaj dwie wieże z przodu i trzy wieże na rufie z działkami dwoma, każda wieża i słuchajcie, tutaj artyleria, już wam pokazuję, jest 105 mm. Zasięg tych dział to jest 12,6 km, z tym, że przypominam, można sobie tutaj wydłużyć, ponieważ tak jak mówię, jesteśmy bez kapitana i różnych udogodnień. I artyleria tegoż okrętu to czas przyładowania 4,5 sekundy, minimalny czas potrzebny do zmiany typu pocisków, również jest tutaj 4,5 sekundy, czas obrotu o 180 stopni jest 18 sekund, rozrzut maksymalny jest 109 metrów, zasięg maksymalny, tak jak mówiłem, 12 km 600 metrów, no i okręt posiada pociski OB, odłamkowo burzące, no i pociski przeciwpancerne. Tutaj mamy pociski OB. Moi drodzy, zadają obrażenia 1200, prawdopodobieństwo jest podpalenia 5% i zdolność penetracji do grubości pancerza 26 mm i prędkość wylotowa jest 900 m na sekundę, tak samo jak i tutaj pociski przeciwpancerne, również mają taką samą prędkość wylotową 900 m na sekundę i maksymalne uszkodzenia, jakie zadają pociski przeciwpancerne, to 2300. Tak to się tutaj prezentuje i żywotność przede wszystkim tegoż okrętu, zobaczcie, to jest 19700. Jeżeli chodzi tutaj, moi drodzy, o torpedy, tu są torpedy i mamy dwie wyrzutnie po 4 torpedy, 533 mm i zasięg torped jest 10 km, prędkość jest 62 węzły. Wyrzutnie torped widzimy tutaj oraz wejdziemy tutaj. To są, moi kochani, wyrzutnie torped. Nie wiem, czy tutaj coś więcej jeszcze można dodać. Maksymalne uszkodzenia torpedy zadają 13700 i wykrywalne są tutaj z powierzchni wody. Kilometr 300 metrów przed okrętem. Czas obrotu wyrzutni torped o 180 stopni 7,2 sekundy i czas przyładowania to, tak jak tutaj widzimy, 100 sekund. Jeżeli tutaj chodzi o torpedy, okręt posiada bomby głębinowe. Maksymalne uszkodzenia głębinowych to 2200, liczba ładunków 2, bomby w ładunku 8, czas przyładowania bomb to jest 40 sekund. No i teraz artyleria przeciwlotnicza. Artyleria przeciwlotnicza, już wam pokazuję stanowiska, oto jest jedno stanowisko. Proszę bardzo, następne. Proszę bardzo i zobaczmy, trzecie stanowisko to jest tak jak tutaj widzimy. Przejdźmy może, kochani, tutaj do, tak jak mówiłem, artylerii przeciwlotniczej. Mamy tutaj artylerię przeciwlotniczą i teraz mamy tutaj
Tak jak mówiłem, trzy stanowiska po cztery takie działka 30 mm. Następnie mamy tutaj działka, zobaczcie, 4 razy 2 30 mm. No i mamy tutaj działka 5 razy 2 105 mm. I teraz mamy tutaj uszkodzenia stałe, tak jak widzimy 218. No i teraz uszkodzenia tutaj. Średnie uszkodzenia na sekundę w obszarze działania całego uzbrojenia przeciwlotniczego. Uszkodzenia oddział przeciwlotniczy krótkiego zasięgu to 98. Prawdopodobieństwo trafienia jest 95% i zasięg tutaj ognia jest 3 km. Uszkodzenia oddział przeciwlotniczych średniego zasięgu, który wynosi, moi drodzy, 3,5 km, to jest 77. Prawdopodobieństwo trafienia jest tutaj 100%. No i mamy jeszcze tutaj uszkodzenie oddziału przeciwlotniczych dalekiego zasięgu 5,5 km i prawdopodobieństwo trafienia jest 100%. No i tutaj mamy teraz jeszcze uszkodzenia od eksplozji pocisków, uszkodzenia na sekundę od eksplozji pocisków przeciwlotniczych. Mamy liczbę eksplozji pocisków w salwie 5, prawdopodobieństwo trafienia jest 100% i obszar działania jest od 3,5 km do 5 km, 200 metrów i tutaj jak widzimy oczywiście uszkodzenia od eksplozji 1540. To mamy tutaj, jeżeli chodzi o artylerię przeciwlotniczą. Teraz, moi kochani, manewrowość. Manewrowość, zobaczcie, mamy tutaj okręt, który może płynąć maksymalnie 36,5 węzła, z tym, że możemy, podejrzewam sobie tutaj, jego ulepszyć. Wiadomo, wszystko podaje bez kapitana i różnych udogodnień. Promień skrętu to jest 670 metrów i czas przestawiania steru jest 4,4 sekundy. No i teraz najważniejsze, jak nas widzą, tak do nas strzelają. Zasięg wykrywalności z powierzchni mamy 7,6 km. I teraz tak, wykrywalność po wystrzale 12,6 km, oczywiście po wystrzale baterii głównej. Wykrywalność w dymie po wystrzale z głównych dział to 2,6 km i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem to 9,6 km. Następnie mamy tutaj wykrywalność z różnych poziomów zanurzenia, czyli tutaj mniej więcej o podwodniaki chodzi, od 0 do 3,5 km i zasięg wykrywalności z powietrza i jest 3,5 km i zasięg pewnego wykrycia to 2 km. No i słuchajcie, jeżeli chodzi teraz tutaj o ten okręt, no sam jestem ciekaw, jak on będzie się ogólnie prezentował, ale przejdźmy może teraz do rozmieszczenia pancerza. Rozmieszczenie pancerza, zobaczcie, tak jak przystało na niszczyciela karton gips. I już przechodzimy do pooglądania tutaj, do zaprezentowania. Zobaczcie, mamy tutaj poszycie dziobowe 19 mm, z tyłu również mamy tutaj 19 mm. Następnie, zobaczcie, mamy tutaj poszycie nadbudówek 13 mm. No i tutaj mamy, moi drodzy, zobaczcie, poszycie boczne, pancerz kluczowej części okrętu 19 mm, tylko 19 mm. No i teraz tutaj artyleria, zobaczcie, poszycie główne, opancerzone stanowiska dział 15 mm, no karton gips, no jak na niszczyciela przystało. Przejdźmy może, kochanie, może teraz do kapitana oraz tutaj wyposażenia. Oto kapitan, tutaj preferowany przez War Gaming, perki kapitańskie, jest oczywiście zapobiegawcze utrzymanie. Następnie mamy tutaj ekstra ciężką amunicję. Mamy tutaj, słuchajcie, ostatni bastion, no to wiadomo, ostatni bastion musi być. Następnie tutaj mamy specjalista baterii głównej i przeciwlotniczej. Mamy tutaj preferowaną adrenalinę. Mamy preferowaną nadzorca oraz, słuchajcie, ekspert przeżywalności. No i kamuflaż.
Teraz, moi drodzy, wyposażenie tego okrętu. Wyposażenie tegoż okrętu już Wam tutaj prezentuję. Bomby głębinowe, to co wcześniej Wam mówiłem, posiadamy hydrosondę, zwiększa zasięg pewnego wykrycia wrogich okrętów i torped, również tych, które znajdują się za zasłoną dymną. I wykrywalność torped to 4 km, wykrywalność okrętów to 6 km, zasięg wykrywalności okrętu podwodnego 2 km, oczywiście w pełnym zanurzeniu. I czasy działania sprzętu eksploatacyjnego to 120 sekund, czas przeładowania tutaj jest 120 sekund i liczebność takiego sprzętu eksploatacyjnego to 3. Tutaj nic nie możemy zmienić. Mamy oczywiście tutaj, zobaczcie, prędkość tego okrętu, czyli prędkość maksymalna jest plus 8%, czas działania tutaj jest 120 sekund, czas przeładowania również 120 sekund i liczebność sprzętu eksploatacyjnego 3. Posiada oczywiście dym, tworzyca dymu, zobaczcie, i tutaj czas działania sprzętu eksploatacyjnego 10 sekund, czas rozproszenia zasłony dymnej 40 sekund, promień działania to mamy tutaj napisane 0,6 km i czas przeładowania 70 sekund, liczebność mamy tutaj 6. No i teraz wiadomo, tutaj każdy może sobie dać, co będzie oczywiście uważał za stosowne. Proszę bardzo, już Wam tutaj pokazuję. Można oczywiście kamuflaż wrzucić i będzie ok. No i tak jak mówiłem, zasięg możemy tutaj zrobić lepszy. No i to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o ten okręt. Zobaczcie, mamy tutaj jeszcze dużo takich okrętów. Omówiliśmy tutaj tego oto pancernika, żeśmy już omówili. Jest na moim kanale. No i dzisiaj ten okręt Z42. Także, moi drodzy, tak jak mówiłem, więcej niestety nie mogę Wam nic więcej powiedzieć z tego względu, że mamy tutaj NDA, okręt jest w testach, no i to tylko tyle parametrów, co mogę Wam powiedzieć. Także serdecznie i gorąco Was pozdrawiam, dziękuję, żeście pooglądali mój kanał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, no i to chyba tyle. Trzymajcie się, życzę Wam dużo zatopień, no i nie dajcie się zatopić przez podwodniaki. Wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia.